Zobaczmy, czy da się podzielić 5600 przez 8. Może was kusić, żeby wykonać takie dzielenie pisemnie. Tak pewnie byłoby najprościej. 5600 podzielone przez 8. I oczywiście można tak to zrobić, jeżeli macie pod ręką kartkę papieru i coś do pisania. Ale chciałbym, żebyście spróbowali zrobić to albo w pamięci, albo jakimś innym sposobem, też pisemnie, ale może. Zdecydowanie szybciej. Jeżeli dobrze się przyjrzycie tym dwóm zerom tutaj, to ta liczba oznacza to samo co 56 razy 100, 56 razy 100 to 5600. Tu mamy dwa zera i tu mamy dwa zera. 0,0 zero, zero i tutaj 0,0. Zero, zero. I jeżeli zapiszemy to działanie w taki sposób, 56 razy 100 podzielone przez 8. To można w takim zapisie zamienić kolejność działań. To się równa 56 podzielone przez 8 razy 100. Dlaczego warto w ten sposób zamienić kolejność wykonywania działań? Jeżeli pamiętacie tabliczkę mnożenia, to pamiętacie, ile to jest 56 podzielone przez 8. 8 razy 7 równa się 56, czyli 56 podzielone przez 8 równa się 7. I zostało nam już tylko obliczenie, ile to jest 7 razy 100. 7 razy 100 to 700. No i tyle. Mamy wynik. Zrobimy zaraz więcej takich przykładów, w których można wykonać dzielenie pisemne, ale jeżeli rozbijemy duże liczby na kawałki, na mniejsze liczby, to możemy równie dobrze wykonać takie dzielenie w pamięci. A nawet jeżeli nie w pamięci, to po prostu zdecydowanie szybciej. Powiedzmy, że chcemy podzielić liczbę 846. Przez 2. To co tu możemy zrobić, to rozbić liczbę 846 na mniejsze liczby. 846 to to samo co 800. Dodać 40, dodać 6. I to wszystko mamy podzielić na 2. Ta liczba to to samo co ta liczba. 846 to 8 setek, 4 dziesiątki i 6 jedności. I taką sumę dzielimy na 2. Czy takie rozbicie w czymś nam pomaga? Pomaga nam w tym, że możemy teraz oddzielnie dzielić każdy z tych składników. Stosujemy w ten sposób własność rozdzielności dzielenia względem dodawania. Najczęściej stosuje się własność rozdzielności mnożenia, ale działa ono tak samo dla dzielenia. To się równa 800 podzielone na 2, dodać 40 podzielone na 2. Zaraz dopiszę nawiasy, żeby było czytelniej. Dodać 6 podzielone na 2. Jeszcze raz. 800. Podzielone na 2, dodać 40, podzielone na 2, dodać 6, podzielone na 2. Rozdzieliliśmy dzielenie przez 2. 800 przez 2 można wykonać w pamięci. 800 przez 2 równa się 400, 40 przez 2 to 20, 6 przez 2 równa się 3, czyli w wyniku otrzymujemy 400, dodać 20, dodać 3, czyli 423. Obliczenia w tym przykładzie zajęły nam znaczną część ekranu, ale zrobiłem to, żeby było widać, co się dzieje podczas tego dzielenia. Kiedy dojdziecie do wprawy w takim rozbijaniu na mniejsze liczby, będziecie wykonywać takie dzielenia w pamięci. Patrzycie na liczbę i widzicie, że 800 przez 2 to 400, 4 dziesiątki dzielone przez 2 to 2 dziesiątki, a 6 jedności przez 2 to 3 jedności. Jeżeli każdą z tych cyfr podzielimy na 2, to otrzymamy wynik tego dzielenia 423. Tutaj widać dokładnie, co się dzieje podczas takiego szybkiego dzielenia w pamięci. Rozkładamy liczbę na składniki, zgodnie z tym, co mówią nam cyfry na poszczególnych pozycjach: setki, dziesiątki i jedności. Potem dzielimy każdą z pozycji przez dwa i otrzymujemy w sumie 423. Tak naprawdę to dokładnie to samo robimy podczas dzielenia pisemnego. Po kolei dzielimy przez dwa cyfry albo liczby na poszczególnych pozycjach. Zróbmy dla wprawy jeszcze jeden przykład. Powiedzmy, że chcemy 963 podzielić przez 9. Może już zauważyliście, że części tej liczby da się podzielić przez 9. Możemy powiedzieć, że to się równa 900 pierwszym składnikiem tego rozbicia może być 900, bo wiem, że 900 łatwo się dzieli przez 9. Wiem też, że 63 to wielokrotność dziewiątki. Więc nie będę tutaj rozbijał na dziesiątki i jedności, tylko zostawię w całości 63, dodać 63 i to wszystko dzielimy przez 9. A to się równa 900 podzielone przez 9, dodać 63 podzielone przez 9. Rozdzieliłem dzielenie przez 9. To rzucimy nawiasy, żeby nie było wątpliwości, ile to się równa? 900 przez 9 to 100. A 63 przez 9 równa się 7. I mamy wynik: 100 dodać 7, czyli 107. I znowu widać tutaj dokładnie, co się dzieje z liczbami w trakcie takiego dzielenia, ale przy odrobinie wprawy spojrzycie po prostu na taką liczbę i pomyślicie sobie od razu, że 9 setek przez 9 to 100, a 63 przez 9 to 7, czyli 963 przez 9 to 107. Mam nadzieję, że podoba Wam się takie dzielenie w pamięci i że będziecie je stosowali w codziennym życiu. Na przykład przy płaceniu w sklepie, czy przy sprawdzaniu ile czego możecie kupić. A przy odrobinie wprawy będziecie wszystkie te obliczenia wykonywać w pamięci.